Dziękuję bardzo. To dla mnie naprawdę wielki przywilej, że no po raz ostatni w tym cyklu mogę dzielić się Słowem Bożym i że mogę być na tym miejscu, że mogłem dzielić się swoim życiem i też tym, co Boże Słowo mówiło. Jestem w bardzo kłopotliwej sytuacji, ponieważ jestem między taką ucztą muzyczną, a ucztą, która czeka na dole. I to nie sprzyja kaznodziejom. I postaram się na tyle zwięźle i krótko przedstawić to, co chcę powiedzieć, żeby nie było zbyt długo. Wczoraj wieczorem, kiedy powiedziałem, że nie będę się nad wami znęcał i postaram się mówić krótko, z sali rozległ się głos pełen ulgi, chwała Bogu. Dzisiaj ze mną jest tutaj mój 18-letni syn, z którego jestem bardzo dumny. Ale kiedy był takim małym chłopczykiem i zbieraliśmy się na nabożeństwo, on wiązał buty na schodach i w pewnym momencie tak się zreflektował, tak spojrzał na mnie do góry i mówi tak: mam nadzieję, że nie będziesz głosił do wieczora. I myślę, że wielu z was ma taką samą nadzieję tutaj. I postaram się nie przedłużać, ale chciałbym, żebyśmy sięgnęli do pewnej historii, która, myślę, wciąż jest żywa. Zresztą każda historia biblijna jest żywa. Jest to historia zapisana w Ewangelii Łukasza w 19 rozdziale i przeczytamy pierwsze 10 wersetów. I wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie. Kto? Jezus. I oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa. Kto to jest? Lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali mówiąc, do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. A Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zaginęło. Największe szczęście, największe błogosławieństwo, jakie może spotkać mnie i mój dom, to jest to, co tutaj pisze w 9 wersecie. Dziś zbawienie stało się udziałem domu tego. Nie ma nic bardziej ważnego, nie ma nic bardziej błogosławionego w życiu człowieka i jego domu, kiedy zbawienie staje się udziałem. I po pierwsze, ta historia wręcz wprost mówi: zapragnij Jezusa. I w swoim piątkowym wykładzie również mówiłem o pragnieniach, jakie człowiek ma. Ludzie mają różne pragnienia, ale niedobrze, jeśli te pragnienia są zredukowane tylko do jakichś potrzeb. Na przykład mówiliśmy tutaj o uzależnieniach, jeżeli pragnienie jest zredukowane tylko do tego, żeby zaspokoić kaca. Pragnienie może być zredukowane tylko do tego, żeby, nie wiem, skoncentrować swoją uwagę na pieniądzach i tylko się dorabiać. Pragnienie może być zredukowane tylko do tego, żeby się piąć po szczeblach kariery. Niedobrze jest, niedobrze, gdy nasze pragnienia się redukują. Ale w tym wszystkim ta historia mi mówi: zapragnij poznać Jezusa. To historia o człowieku, który na chwilę stał się jak dziecko. Pan Jezus mówi, żebyśmy stali się jak dzieci. Dlaczego? Ponieważ dzieci są szczere, dzieci mają szczere pragnienia. I to historia o człowieku, który na chwilę stał się jak dziecko. Na ziemi się wywyższał, ale wchodząc na drzewo się uniżył. I ta historia mówi, aby w swoim życiu pójść dalej. Ta historia mówi i pokazuje nam, że żeby Zacheusz mógł pójść dalej, musiał się unieść, musiał wspiąć się wyżej. Zacheusz
to tak trochę paradoksalnie i jak na ironię to imię z języka hebrajskiego w dosłownym tłumaczeniu oznacza czysty. Może jak był mały, to wołali na niego czyścioszek. Miał na imię czysty, ale dobrze wiedział, że czysty nie jest. Prawdopodobnie był szefem urzędu skarbowego i miał brudne łapy, miał brudne serce, miał brudne życie od zdzierstwa, korupcji. Bo nie jest żadną tajemnicą, że celnicy, inaczej rzecz mówiąc, poborcy podatkowi, właśnie takie życie prowadzili. Był kolaborantem współpracującym z rzymskim okupantem. Był bogaty, miał pieniądze, miał stanowisko, miał wpływy. Można powiedzieć, był ustawiony, ale miał jeszcze coś więcej. Niespokojne sumienie, być może pytania o przyszłość i pragnienie, żeby zobaczyć Jezusa. I Biblia mówi również, że miał niski wzrost. Ale oprócz tego wszystkiego, co miał, miał jeszcze coś więcej, co wyróżniło go od innych. I to bardzo wyraźnie podkreśla ewangelista Łukasz. Miał pragnienie widzieć Jezusa. Miał pragnienie zobaczyć Jezusa. Kto to jest? Ale jego wzrost uniemożliwiał mu to. Dlatego, że tłumy oczywiście tłoczyły się koło Jezusa. Wokół Jezusa. A on był niskiego wzrostu. Ale miał dużo większe pragnienie niż ktokolwiek inny prawdopodobnie w tym tłumie. Miał pragnienie, ale nie mógł zobaczyć Jezusa z powodu tłumu. I powiem tak, inni staną ci na drodze w realizacji tego pragnienia. Może masz pragnienie, żeby poznać Jezusa. Może masz pragnienie, może nawet przez te 3 dni słyszałeś Ewangelię o Jezusie Chrystusie. A może, nie wiem, gdzie indziej słyszałeś. Może masz pragnienie, kto to tak naprawdę jest ten Jezus. Ale może inni będą stawać ci na drodze. Zacheusz nie mógł zobaczyć Jezusa z powodu tłumu. I tych, którzy będą ci w tym przeszkadzać, będzie więcej być może, którzy będą cię w tym zachęcać. Może matka wyrzuci cię z domu. Takie historie słyszałem. Może żona zacznie cię lekceważyć. Może mąż się wścieknie. Może koledzy będą się z ciebie śmiać. A może cała rodzina odwróci się od ciebie, bo co powiedzą inni? Tłumy staną ci na drodze w poznaniu Jezusa. Tłumy staną ci na drodze w realizacji tego pragnienia. Pytanie, czy się poddasz, czy się nad tym uniesiesz. Czy po prostu odpuścisz, czy będziesz chciał wspiąć się wyżej. Może będą ci mówić, że jesteś wychowany w takiej, a nie innej wierze. Że może tradycja, ojciec, pradziadek wierzył, ojciec wierzył, ja tak będę wierzył. I ty też tak masz wierzyć. Ale wiesz, to kim jesteś i w jakim domu się wychowałeś, nie może ci przeszkodzić w tym, abyś poznał Jezusa. Amen? Amen. Ponieważ Jezus wyraźnie powiedział, że kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. I to, co o sobie myślisz, nie może ci w tym przeszkodzić. To, co inni myślą o tobie, nie może ci w tym przeszkodzić, abyś poznał Jezusa, abyś poznał Jego miłość, abyś poznał Jego serce, które ma dla ciebie. Twoje ograniczenia nie mogą ci w tym przeszkodzić. Wręcz przeciwnie, one są okazją, aby wdrapać się wyżej, aby zobaczyć w życiu coś więcej. A więc pragnij poznać Jezusa. Ale żeby to pragnienie zrealizować, nie można być w tym samym miejscu. Trzeba postawić jakiś krok do przodu, trzeba coś zrobić, trzeba odważyć się na jakieś działanie. Trzeba po prostu ruszyć z miejsca. Jeśli mam pragnienie Jezusa, jeśli mam pragnienie poznania Jezusa, to nie mogę zostać w tym samym miejscu.
Muszę zdobyć się na jakieś krogi. W Ewangeliach, w Nowym Testamencie czytamy o osobach, które miały odwagę wyłonić się z tłumu. Kobieta cierpiąca na krwotok miała odwagę wyłonić się z tłumu. Jair, przełożony synagogi, miał odwagę wyłonić się z tłumu, ponieważ tak bardzo drogie było mu jego dziecko. A więc rusz z miejsca, w którym jesteś. Zacheusz w swoim życiu chciał zobaczyć więcej i zrobił szalony, bym powiedział, krok. To prawda, że był niskiego wzrostu, a tłum znacznie większy. Takie argumenty, zobaczcie, w tym przypadku, jak pieniądze, jak stanowisko, jak układy, jak pozycja, wpływy, w tym przypadku na nic się nie zdały. Nie pomogły mu w tym, aby poznać Jezusa. I Zacheusz postanowił, że nie zostanie w tym samym miejscu, dlatego wspiął się wyżej, wspiął się na drzewo. To takie dziecinnie proste, a z drugiej strony tak trudne dla człowieka na stanowisku. Jeszcze takiego człowieka, ubrudzonego korupcją, zdzierstwem, oszukiwaniem innych. Wiecie, można być pijakiem w lumpach, ale można być też szelmą w garniturze. I ten potrzebuje Jezusa. I w tłumie człowiek jest niewidoczny, jest tylko numerem, jest taki mały. Nie wiem, czy pamiętacie taki słynny mecz piłki nożnej Polska-Anglia na Stadionie Narodowym. I to był taki, to działo się podczas Euro, ulewa była bardzo duża i ktoś podjął decyzję, żeby nie zamknąć dachu i ze stadionu zrobił się basen. Słuchajcie, tłumy ludzi na stadionie. I ja pamiętam to, jak pokazywały kamery tłumy ludzi, ale pamiętam również dwóch szalonych ludzi, którzy wybiegli na murawę i zaczęli się ślizgać po tej murawie i w ten sposób rozładowali negatywne napięcie, które było na stadionie. Bo ci ochroniarze zaczęli za nim biegać i to się tłumom spodobało, w ten sposób zostało rozładowane napięcie. Słuchajcie, tłumów nikt nie zapamiętał. Choć kamery ich pokazywały. Wszyscy zapamiętali dwóch ludzi, którzy mieli odwagę wyłonić się z tłumu. Dzisiaj Biblia nie wspomina kogoś, kto był w tym tłumie. Dzisiaj Biblia nie mówi o kimś, kto był wyższego wzrostu od Zacheusza. Ale wspomina o kimś, kto został zapamiętany jako ten, który wlazł na drzewo, pokonał ograniczenia i został zauważony. I kiedy Zacheusz ruszył z miejsca, Pan Jezus go zauważył. Jezus zauważył go, ponieważ Zacheusz miał pragnienie zobaczyć Jezusa. Miał pragnienie. A może został zauważony, bo był jedynym facetem na drzewie. Wiecie, tak czy inaczej, Biblia mówi, zbliżcie się do Boga, a Bóg zbliży się do was. Bardzo prosta zasada. I nie sądzę, żeby wśród ludzi przyniosło mu to zaszczyt. Jak myślicie? Człowiek na stanowisku, w ładnych ciuchach, w butach od Armaniego i wdrapuje się na drzewo i siedzi na tym drzewie, jak małe dziecko, tylko z jednego powodu. Nie, żeby kasę zarobić, nie, że się z kimś założył, że się wdrapie na drzewo, ale tylko z jednego powodu, żeby zobaczyć Jezusa. Co za piękne pragnienie, jak możemy się uczyć z tej historii. Co za piękne pragnienie zobaczyć Jezusa. Ja mówiłem tutaj, krótko powiem swoje świadectwo, na zapleczu sklepu, w którym się nawróciłem. Moje życie było zrujnowane całkowicie. Ja bym nie przeżył, słuchajcie, dzisiaj mnie by tu nie było. Ja bym był dawno w grobie, byłem tak wyniszczony. I w wieku 29 lat na zapleczu sklepu, który przepiłem, tam zacząłem płakać, tam zacząłem modlić się, bo ktoś mi powiedział, że Jezus jest dla mnie ratunkiem. Bo ktoś mi powiedział, że Jezus może mnie uwolnić, że Jezus może mnie uzdrowić.
Ja byłem tak wyniszczony, że nie byłem w stanie nawet mówić poprawnie. Byłem tak wyniszczony, że nie byłem w stanie funkcjonować. I wtedy tam na zapleczu sklepu zacząłem płakać. I kiedy żona weszła ze sklepu na zaplecze, zapytała mnie, zobaczyła mnie, mówi: Mirek, trzeba dzwonić po pogotowie? A ja wypowiedziałem słowa, które zmieniły bieg i historię mojego życia. Ja ich wtedy nie rozumiałem, ale powiedziałem do niej tak: wiesz co, ja nie wiem, co się ze mną dzieje, ale ja nigdy w życiu tak nie pragnąłem Jezusa jak teraz. Wszystkiego, czego pragnąłem wtedy. Oczywiście miałem potwornego kaca i miałem olbrzymie pragnienie, żeby się napić. Ale z tego wszystkiego największym moim pragnieniem to było poznać, spotkać Jezusa. Jezus przyszedł tam i dał mi się poznać. Dał mi się poznać. Od tamtej pory mija 20 lat, kiedy chodzę za Jezusem. I nie sądzę, żeby wśród ludzi, tak jak mówiłem, Zacheuszowi to przyniosło zaszczyt, że wdrapał się na drzewo. Może myśleli, że to nie pasuje, że nie wypada, że zachowuje się jak małpa. Ale lepiej być ciekawską małpą na drzewie niż dumnym pawiem na ziemi. Rusz z miejsca i nie patrz na to, co powiedzą inni. Może dla ciebie takim wdrapaniem się na drzewo jest przekroczenie progu innego kościoła. Może dla ciebie takim wdrapaniem się na drzewo jest publiczne wyrażenie to, że potrzebujesz Jezusa. A może dla ciebie takim wdrapaniem się na drzewo jest tym, żeby podzielić się z kimś innym Jezusem Chrystusem, żeby podzielić się świadectwem swojego życia. Może niewstydzenie się Biblii, niewstydzenie się Jezusa jest dla ciebie takim wdrapaniem się na drzewo. Nie patrz na tłumy, ale na swoje własne życie, na swoje własne szczęście. Kolejna rzecz, którą widzę w tej historii, to pokutuj. Pokutuj. I często, wiecie, operujemy terminami, których tak naprawdę dobrze nie rozumiemy. I może nam się pokuta kojarzyć z jakimś umartwianiem ciała, z jakimś, nie wiem, biczowaniem, z jakąś taką smętną buzią i włóczeniem nogami po ziemi. Ale musimy sięgnąć do biblijnej definicji pokuty, a ona jest bardzo prosta. Z języka hebrajskiego pokuta znaczy jedno: powrót. Pokuta to jest powrót. I może właśnie jesteś w takim miejscu, że potrzebujesz powrotu. Co to oznacza, kiedy Bóg mówi pokutuj? To mówi wróć, ponieważ idziesz w przeciwnym kierunku. Powrót oznacza, zachęcenie do powrotu oznacza, że idziesz w zupełnie przeciwnym kierunku. Powrót oznacza zwrot w stronę Boga. To jest znaczenie pokuty. Jezus chciał zobaczyć Jezusa tylko z drzewa, ale nie przypuszczał, że będzie go oglądał zza własnego stołu. I to jest lekcja, że Jezus daje człowiekowi więcej, niż człowiek nawet jest to w stanie sobie wyobrazić. Zacheusz chciał zobaczyć Jezusa, kim On jest. Natomiast w obecności Jezusa zobaczył, kim On sam jest. I to jest bardzo ważne, żebyśmy też zobaczyli siebie. I możemy siebie zobaczyć takimi naprawdę, jakimi jesteśmy, tylko w obecności Jezusa. Zobaczył, że jest grzesznikiem, oszustem, kłamcą i wyzyskiwaczem. Zobaczył brud swojego życia, pomimo że miał na imię czysty, ale zobaczył brud swojego życia, dlatego postanowił pokutować. Kiedy zbliżysz się do Jezusa, zobaczysz coś, czego dotąd nie widziałeś. Biblia nazywa Jezusa światłem. Po ciemku nie zobaczysz siebie. Wyobraź sobie w ciemnym pokoju, nawet jeśli masz lustro zawieszone na ścianie, co jesteś w stanie zobaczyć? Ale kiedy zaświeci światło, wtedy widzisz naprawdę, jakim jesteś.
I masz do wyboru dwa wyjścia. Albo coś ze sobą zrobić, albo zgasić światło. Poznając Jezusa, Bóg daje nam możliwość poznać siebie. Poznanie siebie prowadzi nas do pokuty, do zmiany myślenia, do powrotu, do zmiany postępowania. I Zacheusz stanął, słuchajcie, w obecności Jezusa po tym, jak zobaczył, jakim On jest naprawdę. Powiedział: Panie, oto połowę majątku daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, gotów jestem oddać w czwórnasób. Dzieliłem się też tym podczas wykładów. I powiem tak, jeśli masz coś w domu, co nie należy do ciebie, nie trzymaj tego dłużej. Ja kiedy się nawróciłem, zobaczyłem kradzione rzeczy w swoim domu i powiedziałem, że nic, co przynosi przekleństwo do mojego domu, nie będzie w moim domu miało miejsca. Amen. Mało tego, Zacheusz był gotowy jeszcze czterokrotnie bardziej to wynagrodzić. Zobaczcie, jak daleko poszedł. Zobaczcie w konfrontacji z Jezusem, do czego go to pobudziło. Pokutuj, zobacz, kim jesteś. Odwróć się od swoich grzechów, bo one prowadzą cię na zatracenie. I ostatnia rzecz. Przyjmij zbawienie. Przyjmij zbawienie. Powtórzę to. Pragnij poznać Jezusa. Rusz z miejsca, w którym jesteś, a więc podejmij jakieś działania ku temu, aby tego Jezusa poznać. Następnie, kiedy już dojdzie do takiego twojego spotkania, relacji, może pierwszej z Jezusem, pokutuj, odwróć się od swoich grzechów, zawróć do Boga, ponieważ On ma dla ciebie najlepszą drogę. I ostatnia rzecz, przyjmij zbawienie. Zacheusz, jeszcze raz to powtórzę, chciał tylko zobaczyć Jezusa, a otrzymał daleko więcej. Jego ponadprzeciętna postawa, bym powiedział dzisiaj z perspektywy biblijnej, opłacała się. Może w oczach innych wyglądał jak wariat, ale chcę wam powiedzieć, w oczach Jezusa wypadł wspaniale. Właśnie tam, na tym drzewie. Wdrapał się na chwilę na drzewo jako żyjący w potępieniu, by resztę życia na ziemi przeżyć w przebaczeniu. Zobaczcie, jak niewiele trzeba. Czasami tak niewiele trzeba, czasami to jest takie trudne. A co tam wdrapał się na drzewo? Nasza duma czasami nie pozwala nam, żeby wyłonić się z tłumu. Nasza duma czasami nie pozwala nam, żeby zrobić coś ponadprzeciętnego. Z pragnienia do Jezusa. Jego pragnienie zobaczenia Jezusa spotkało się z odpowiedzią daleko bardziej idącą, niż sobie to wyobrażał. Otrzymał i przyjął niezasłużony dar zbawienia z łaski. I znowu chciałbym powiedzieć wam, co to jest łaska. My również operujemy terminem łaska, ale może nie do końca wiemy, jak ją zdefiniować. Natomiast musimy sięgnąć do biblijnej definicji łaska. Łaska w Starym Testamencie oznacza nie więcej, nie mniej, jak pochylić się. Takie jest znaczenie słowa łaska. I najmocniejszy tego obraz odnajdujemy w Nowym Testamencie, to kiedy przyprowadzono do Jezusa kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Wyobraźmy sobie przez chwilę tą scenę. Poranne studium biblijne przerywa dopiero co powołana specgrupa do spraw czystości moralnej. I już może pochwalić się pierwszymi efektami. Pierwsza ofiara porannego nalotu została złowiona. I ktoś wpada na pomysł, żeby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, żeby tą osobę przyprowadzić do Jezusa i tym samym Jezusa postawić w bardzo kłopotliwej sytuacji. I tak się stało. Stoją teraz naprzeciwko siebie. Wyobraźmy to sobie, tą sytuację. Prokuratorzy z oskarżoną
I ten, który ma rozstrzygnąć, zdaje się i tak już przesądzony wyrok. Dlatego, że pamiętajmy, to są czasy Starego Testamentu, gdzie jeszcze obowiązuje prawo. A prawo mówiło, że takie osoby przyłapane na takim grzechu należy kamienować. I Jezus w tym momencie robi coś absolutnie zdumiewającego. Nie staje za mównicą na podwyższeniu, tak żeby go wszyscy słyszeli, co ma do powiedzenia. Ale uwaga, pochyla się, pisząc palcem po ziemi. Jak myślicie, co Jezus pisał na ziemi? Nie będę was trzymał w napięciu. Powiem wam. Nie wiem. I powiem więcej. To nie jest ważne, co pisał po ziemi. Wszyscy próbują się koncentrować na tym, co Pan Jezus pisał na tej ziemi. To nie jest ważne, co pisał na ziemi i nigdy się o tym nie dowiemy. No chyba, że w wieczności zapytamy się Pana Jezusa, Panie Jezu, co tam napisałeś, to może nam odpowie. Nie wiemy, Biblia o tym nie mówi i po prostu nie wypada spekulować nawet na ten temat, co pisał po ziemi. Wiecie, co jest w tym fragmencie najważniejsze? Najważniejsze jest to, że ucieleśnił łaskę. Pochylił się. Bo starotestamentowa definicja łaski to znaczy pochylić się. I oni dobrze rozumieli, ówcześni odbiorcy, ten akt. I Jezus pochyla się nie, aby wziąć do ręki kamień. Ci ludzie, jak wiemy, oni się pochylili, ale po kamień. Pochylili się, aby osądzić. Ale Jezus pochylił się, aby okazać łaskę. Jest niżej niż wszyscy. Wyobraźcie to sobie. Ten, który stworzył wszechświat, jest niżej od prostytutki, która stoi przed nim i zasługuje na ukamienowanie. I Pan Jezus mówi, okej, niech zaczyna ten, kto jest bez grzechu. Po czym znowu się pochyla. Co za zdumiewający obraz. Znowu się pochyla. Wstał tylko raz, żeby powiedzieć... Dobrze? Pierwszeństwo ma ten, który jest bez grzechu. Zaczynajcie. I właśnie tutaj odnajdujemy definicję łaski. Najprościej rzecz ujmując, łaska to Bóg pochylający się nad grzesznikiem. Amen. I wciąż tak jest, wciąż Jezus okazuje łaskę, wciąż Jezus pochyla się nad grzesznikiem. I ta historia kończy się również zdumiewająco. Ci ludzie, jak pamiętacie, od najstarszego do najmłodszego puszczają kamienie i wychodzą. Jak myślicie, dlaczego od najstarszego do najmłodszego, a nie na odwrót? Coś w tym jest. Może właśnie ci starsi dłużej żyli, może mieli więcej na sumieniu. Dlatego nie mieli odwagi, aby rzucić. I tak opuścili to miejsce, a Jezus został sam z nią. Dlatego, że się pochylił i jej życie zostało uratowane. I to, co mówiliśmy tutaj przez 3 dni, to, co chcę powiedzieć wam dzisiaj, to Bóg chce się nad tobą pochylić. Chce okazać ci łaskę. Chce obdarować cię zbawieniem. Nie zrobi tego wbrew tobie, wbrew twojemu pragnieniu. Jeśli nie masz takiego pragnienia, okej, może jest ktoś inny, który ma takie pragnienie. Pokutuj. Zechciej odwrócić się od swoich grzechów. Zechciej zawrócić do Boga. A doświadczysz niesamowitej również obecności Bożej w twoim życiu. Zacheusz z Jezusem przeszedł drogę od grzechu do przebaczenia. Od oszustwa do zadośćuczynienia, od chciwości do hojności, od niepewności jutra do pewności zbawienia, od potępienia do usprawiedliwienia. A na końcu te wspaniałe słowa, które dzisiaj cytowane są na całej kuli ziemskiej. Tysiące kazań,
W 1000 kazaniach jest ten werset, że Jezus przyszedł szukać i zbawić to, co zaginęło. I coś ci powiem. Na liście zgubionych i na liście poszukiwanych przez Jezusa jesteś również ty. Kimkolwiek jesteś. W jakimkolwiek miejscu swojego życia jesteś. Na tej liście poszukiwanych, zgubionych jesteś również ty. Wyjdź z tłumu, jak ta kobieta chora na krwotok. Wdrap się na drzewo, jak ten Zacheusz. Zawołaj głośniej niż wszyscy, jak Bartymeusz. Rozbierz dach, jak przyjaciele paralityka. Mówię takim obrazowym troszkę językiem. I doświadcz cudownego działania żywego Jezusa. Amen.